Jeżeli maszyna nie pracuje lub jakaś część nie działa właściwie, jest kilka prostych testów, które możesz przeprowadzić, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Przede wszystkim wyłącz maszynę. Jeżeli wykładzina jest brudna, a w białym zbiorniku z nieczystościami nie ma wody, upewnij się, że filtr znajdujący się w przezroczystej kopule na górze maszyny jest czysty. Jeśli filtr jest zapchany, zmniejsza przepływ środka czyszczącego. Zdejmij cylindryczny filtr, naciskając sprężynę pod plastikową ścianką kopuły po wewnętrznej stronie filtra. Usuń wszelkie nieczystości, które utknęły w filtrze. Jeśli to konieczne, opłucz filtr pod bieżącą wodą, aby usunąć pozostały brud. Następnie umieść z powrotem filtr wewnątrz maszyny. Jeżeli filtr jest czysty, sprawdź, czy kopuła na górze jest szczelnie dopasowana do białego pojemnika, bo to zapewnia dokładne czyszczenie. Jeszcze raz dopasuj i dociśnij kopułę. Upewnij się, czy uchwyt mocujący jest dobrze domknięty. Usłyszysz kliknięcie, a kopuła szczelnie przylega do zbiornika. Jeżeli to nie rozwiązało problemu, przejdź do tylnej części maszyny i wyjmij szarą gumową złączkę na czarnym przewodzie zasysającym, delikatnie obracając ją w obie strony. Włącz maszynę, a następnie przyłóż dłoń do końcówki przewodu, aby sprawdzić, czy prawidłowo zasysa. Jeżeli nie, zwróć maszynę do sklepu, w którym ją wynająłeś. Jeżeli maszyna zasysa prawidłowo, włóż złączkę z powrotem na miejsce. Następnie delikatnie unieś maszynę i wsuń pod nią z przodu jakiś papier. Czy maszyna zaczęła go wsysać? Jeśli maszyna nadal nie działa, jest uszkodzona. W takim wypadku należy udać się z nią do punktu, w którym została wynajęta, i wymienić na inną lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Rag Doktor.